Siemanko, mówi Toma, jest Toma RC. To co tutaj widzimy to bullet, a w zasadzie już dosyć w tym momencie mocno zmodyfikowany HPI bullet Flux. A jest to taki mój projekt wyeliminowania najsłabszego ogniwa w mojej ocenie. I w tej chwili założyłem, udało mi się zaimplementować piasty zarówno z przodu jak i z tyłu. Najmocniejszy z jakimi miałem do czynienia i chyba wszyscy miłośnicy RC się zgodzą, że ultra mocnego HPI Savage XS. W tej chwili mamy założone właśnie te piasty zarówno z przodu jak i z tyłu. Teraz tak, dlaczego taka dziwna geometria? To nie jest zamierzony efekt, żeby takie kąty aż tutaj zostawić, natomiast borykam się z długościami dogbone'ów. Nie mogę znaleźć dogbone'ów o długości całkowitej, mierzony nie od pina do pina, tylko o długości całkowitej od początku do końca, okolice 105 mm. Mam setki w tej chwili założone, bo już nie mogłem się doczekać, żeby spróbować, także założyłem te setki. One są za krótkie, tak jak widać. 110 są za długie. Także albo będę musiał skrócić 110, bo mam też 105, owszem, chyba od Mavericka, ale z kolei nie ta grubość kulki i pinów. Z pinami to łatwo by sobie można poradzić, ale z kulkami to trudniej. No i taka pierwsza jazda testowa tak naprawdę, żeby sprawdzić, czy to w ogóle ma szansę powodzenia. I widzę, że tak naprawdę szansę powodzenia ma, bo wystarczy poprawić tą geometrię, dać mu 3S-kę i myślę, że będzie fajny monster. Ja go nazywam teraz takim monster tragim. No, trzyma się bardzo, bardzo fajnie, nisko położony środek ciężkości, ale jednak prześwit wystarczający, żeby pośmigać w średnim terenie. Założone mam swoje stare koła, całe koła z założonymi ProLine'ami Badlandsami. Jeździłem na nich w XS-ie. Bardzo lubię te kółka, bardzo lubię te opony. ProLine Badlands to naprawdę opony, na których się świetnie jeździ w terenie. No i tyle. Nie chcę mu tutaj wstawiać na razie za mocno, bo dopiero co zacząłem testować. Z uwagi na to, że dogbony są krótkie, to jest ryzyko, że mi któryś wyskoczy, a tego bym nie chciał na samym początku. Także stopniowo będę gdzieś tam zwiększał prędkości za chwilkę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale myślę, że jak dopracuję ten projekt i ten sprzęt dostanie 3S-kę na tych troszkę mniejszych kołach, też mniej będą dostawały w tyłek te wszystkie podzespoły, to może być to, przynajmniej dla mnie, może być to fajna opcja. Nie wszyscy mają z tym kłopot, ale ja na przykład, nie wiem, być może to wynika z mojego stylu jazdy, ale ja mam też kłopot w oryginałach, jak już zmieniłem sobie na aluminiowe C-huby, aluminiowe hub carriery, to z kolei zaczęły mi łożyska siadać. Nigdy tego problemu nie miałem w Savage'u, także taka opcja tutaj jak najbardziej mi się by podobała. Tym bardziej, że no mnie akurat ten style, który prezentuje ten sprzęcik w tej chwili, się podoba. Komuś się może podobać, komuś się może nie podobać. W tym całe beauty tego hobby, że każdy robi to, co chce ze swoim sprzętem, tak modyfikuje. Ja wiem, że na razie przynajmniej oprócz tych mankamentów, o których wspomniałem, czyli piasty, łożyska, to bardzo jestem zadowolony z tego, jak się tym sprzętem jeździ. To zresztą podkreślałem od samego początku. I jest to jak dla mnie fajna platforma przy wyeliminowaniu tych wad.
byłby to sprzęt, który bym bardzo chętnie, po którego bardzo chętnie bym sięgał, żeby po prostu iść i sobie polatać. To tyle na tą chwilkę. Zimno, 2 stopnie, ciemno. Ale frajda jest. Słyszę, jak tam się borykają te dogbony z tym momentem obrotowym. No nic, jeszcze chwilę polatam sobie, pośmigam delikatnie i zaraz mu wstawimy trochę, zobaczymy, czy wytrzyma. No dobra, wsadziliśmy drugi pakiet, jeden pakiet przeleciany. Wszystko wytrzymało, możemy się trochę rozpędzić. So, we've done one battery, one pack, so we can give it a go and let's see what happens. Zobaczymy, co się wydarzy. Muszę powiedzieć, że nieźle to teraz idzie, ale potrzebuję 3S. Za wolne jest. It's really fun, but it needs 3S. It's too slow. Ale nie sposób teraz tego sprzętu wywrócić. Bardzo to trudne będzie. Zmiana pias wiąże się z nieco zwiększonym rozstawem kół, który i tak nie jest mały w ulecie. Także dodatkowo widzicie, jak to się trzyma. Changing the hubs from the Savage XS means also widening a little bit the stance, so yeah, it's even harder to flip this thing.